Ghost Recon Breakpoint. Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ghost Recon Breakpoint. Zanim zabierzemy się za kolejne zadanie, to chciałem przypomnieć, że poprzednio udało nam się kolejną misję fabularną ukończyć i ponownie trochę nam się historia teraz rozgałęzia, bo mamy tak naprawdę do wyboru na tę chwilę, żeby zająć się Flycatcherem albo też kontynuować wątek Poli Madery. Ale ponieważ ostatnie odcinki troszkę bardziej właśnie na tym się skoncentrowaliśmy, to teraz chciałbym jedną rzecz nadrobić. Tutaj mamy od początku właściwie gry dostępne zadanie Syreni Śpiew, które chciałem sobie dzisiaj sprawdzić. Osiedleńcy niepokoją się niezwykle wysoką aktywnością dronów. Szczególnie martwiący jest dźwięk, który dochodzi z pobliskiej jaskini. Wydaje się on w dziwny sposób przyciągać do siebie maszyny. Myślę, że to jest taka misja, którą można by było się zająć nawet na początku gry, skoro od razu było to dostępne, a w przeciwieństwie do drugiego zadania, tam dostępnego w kategorii odpowiedniej, tutaj nie mamy wymaganego 150 poziomu sprzętu i tak się składa, że to jest całkiem niedaleko od naszego aktualnego miejsca pobytu, czyli tej jaskini. Ale też w pobliżu mamy dwa miejsca szybkiej podróży, więc tam łatwo będę mógł się udać. Tylko że najpierw jeszcze tutaj chciałem pogadać z Foxem, dlatego że sprawdziłem sobie, iż mamy jeszcze jedną kwestię do obgadania. Skell told me about a hospital in Liberty. What can you tell me about it? It's one of the best in the world for starters. Everything is state of the art. They're even using AI to help make diagnoses. They do a lot of groundbreaking work, cyberprosthetics, cosmetic surgery, well-being therapy. And the best part is, it's all free to anyone on Aroa. I'll have to remember that if I need to get patched up. You might want to make an appointment before you go. There's been a lot more patients since Sentinel took over. I bet it doesn't help that there's no way to get doctors or supplies in with the island on lockdown. Even worse, Sentinel soldiers get priority. They get real suspicious of any civilians coming in with injuries. Now people are afraid to see a doctor because they're afraid of being interrogated. Tak swoją drogą jestem ciekaw, czy to nie jest właśnie ten szpital, w którym znajdziemy męża Poli Madery. Thanks for the help, Fox. I'll see you later. Bo to jest jeden z kilku wątków fabularnych, które możemy popchnąć do przodu. Ale to innym razem. W tym momencie, zanim opuścimy tę kryjówkę, to chciałem jeszcze pogadać z Martą Schulz, tylko ją mogliśmy znaleźć chyba gdzieś tutaj. A chciałem z nią pogadać, bo od dłuższego czasu mamy tutaj jeszcze jakąś misję samouczka dostępną i czas najwyższy, żeby to sobie nadrobić, czegoś się możemy dowiedzieć na temat tworzenia broni ze schematu. I'm gonna need better weapons than this if I'm gonna take on Sentinel and these drones. Shoot, you think we wouldn't like weapons that could take out those drones? No, we don't have the kind of hardware you're looking for. I guess I'll just have to take what I need from Sentinel then. That's certainly the most direct route, but there might be another way. We do have some very skilled craftsmen here. They might be able to make something for you. Only thing is, they'll need blueprints for what you need built. Where can I get blueprints? Well, Sentinel Corp came here with their own design schematics. They got blueprints for every weapon you can think of, and are using Skelltech tooling to craft whatever weapon they need. You'll find them anywhere that's protected by Sentinel Corp, and in particular the Wolves. Be sure to check every military crate you run across. Sounds promising. I'll keep an eye out. Tak się składa, że my już parę takich schematów odnaleźliśmy i pytanie, czy to już się nam przypadkiem nie zaliczyło. Znajdź schemat broni, czyli mamy jeszcze jakiś kolejny schemat chyba odnaleźć, żeby to faktycznie zaliczyć. No dobra, może się uda to zrobić nawet jeszcze w tym odcinku, a jeśli nie, to w innym. Na razie jednak moim priorytetem będzie udać się do tego gospodarstwa Brownów. W tym celu przeniosę się na razie tutaj.
Myślę, że absolutnie nie ma takiej potrzeby, żeby do tego gospodarstwa Brownów wybierać się nocą. Więc przeczekałem sobie do kolejnego dnia. Aktywowałem standardowo premię do punktów doświadczenia. I będziemy ruszać. Na początek śmigłowiec, wsiadamy. Tylko oczywiście na miejsce kierowcy konkretnie. I teraz tak, będę musiał tutaj w prawo odbić najwyraźniej. A, to tutaj już w tych górach jest to gospodarstwo. To faktycznie nie muszę daleko lecieć. Nawet już odkryłem sobie wcześniej chyba tę miejscówkę. A nie, jest to na tym obszarze mapy, gdzie do tej pory jeszcze mnie nie było. No to wylądujmy sobie jakoś tutaj na tej drodze. Mam nadzieję, że się nie rozbije. Ale spokojnie, jest dobrze. I teraz tak. Porozmawiaj z Schiffem, jest w gospodarstwie Brownów. No już go mamy tutaj oznaczonego. Akurat stoi niedaleko skrzynki. To pozwolę sobie jeszcze ją otworzyć i zabrać zawartość. Zobaczymy co tym razem. O proszę, jest pierwsza fioletowa broń. Kurde. Tyle tylko, że to jest akurat RKM. Ja za bardzo z takich pukawek tutaj nie korzystam. Plus 20 poręczności i obsługi. No to ładnie, co? Na chwilkę sobie wyjmę. No i co tu dużo mówić? Można by było tutaj taką bronią poszaleć sobie w jakichś strzelaninach ewentualnie. No dobra, na razie niech będzie, że ja sobie tę broń wybiorę. Tłumik też mogę nawet tutaj zakładać? Chyba nie. Nie do końca w przypadku RKM-a. Ale dobra, niech na razie będzie ta pukawka. A ty się nie bój, tylko ze mną porozmawiaj, kolego. Nomad. A couple of your friends said you were looking to investigate all of the drone activity around the mountain. Sure am. I'm fed up and I can't stand it no more. The drones came in slowly at first, but now there are flocks of them. I can't have my friends being put in danger like that. Heaven forbid they get killed or whatever. So, you were putting together a posse to investigate. I was going to, but it looks like you're far better equipped to deal with drones than I am. Hell, you might even be able to figure out what the deal is with that infernal siren sound. I suppose I could take a look. Anything else I should know before I go? Yeah. I ain't the first one who thought about heading up there. A few homesteaders have already wandered off that way. If you see them, just make sure they're safe and such. Sure. Now just point me in the direction of that mountain. Oh, sure thing. It's just west of here. Basically, keep going until you see Fortune Lake cascading down into the valley. Got it. Thank you. No domyślam się, że ci, którzy tam poszli, raczej dobrze nie skończyli. Dotrzyli do miejsca, z którego dochodzi dźwięk. No zaraz się tam wybierzemy, ale jeszcze i tutaj mogę jakąś skrzynię odnaleźć. Jest na górze, tylko że mamy też chyba coś do odczytania albo z kimś do pogadania. To za chwilę sprawdzimy, bo to akurat jest chyba na zewnątrz. A tutaj mogę faktycznie liczyć na coś kolejnego. No to pewnie będąc już na takim poziomie sprzętu jak teraz, mogę liczyć na coraz więcej elementów wyposażenia fioletowych, a nie już tylko niebieskich. Bardzo mnie to cieszy. A na razie zbadajmy tutaj te dokumenty i dowiedzmy się czegoś. Niech będzie biwak. Dobra, czyli kolejny punkt szybkiej podróży odblokowany, a my musimy w tamtą stronę się udać. No to znowu pozwolę sobie udać się tam śmigłowcem oczywiście. I powiem wam, że skoro mielibyśmy się policzyć tutaj z dronami w okolicach tego miejsca, z którego ten dźwięk dochodzi, no to może nawet nie będę wymieniał broni. Nie będę aż tak bardzo potrzebował tłumika. Oczywiście wtedy zwrócę na siebie uwagę. Ale mam nadzieję, że sobie poradzę w takiej otwartej strzelaninie mimo wszystko. Czy ja tutaj mogę wylądować bez żadnych problemów? Ojojoj, są już drony. No, to w takim razie byśmy się zatrzymali troszkę wcześniej. Tutaj będzie ok.
I teraz najważniejsze, na początek pooznaczać sobie te drony jeszcze, żeby trochę punktów doświadczenia zgarnąć. No dobra, to będzie trochę ryzykowne, jak ja będę do tych dronów strzelać od razu bez tłumika, ale mimo wszystko spróbujemy. Obym tylko tego nie żałował. Może tutaj najpierw. Albo ten dron. Okej, całkiem szybko poszło. Teraz kolejne. Idealnie. Jeszcze jeden. Dobra. Sprawa załatwiona zatem. Teraz przydałoby się zabrać od tych dronów co nieco. O kurde, a tutaj jeszcze teraz będę miał towarzystwo. No ale tak się właśnie oczywiście kończy strzelanie z broni bez tłumika. No ale cóż, po to tutaj się za to zabrałem, żeby też stawić czoła takiemu niebezpieczeństwu. Najgorsze jest to, że teraz minimapa na mnie działa i że będzie jeszcze więcej dronów na karku. Dobra, tutaj następny. Pozytywne jest to, że bardzo sobie szybko radzimy. I tutaj cała grupa przeciwników. O w mordę, o w mordę. Muszę się teraz podleczyć szybko. To się kurde wpakowałem, co? Ale nie mogło być inaczej. No, ale poradziliśmy sobie. Trochę strzelania na życzenie. Czemu by nie? Dobra, dobra, dobra. Tych tutaj chciałem jeszcze przeszukać. Coś tu jeszcze do zdobycia mamy, ale już maksymalna liczba przedmiotów. Aha, bo to od tego. No dobra, to zostawiamy to w takim razie. Można sobie przeładować w międzyczasie naszą pukawkę i zabrać to, co tutaj też chyba te drony pozostawiły. Mamy coś zielonego, ale i fioletowego znowu. Tylko nie wiem, czy to akurat sobie zabiorę. Wolę nie ryzykować, że spadnę. Więc odpuścimy sobie zielony przedmiot, ale tutaj już mogę spróbować zabrać. Witam. I zapraszam od razu kolejnych. Z chęcią sobie zawalczę. Mamy buty fioletowe. No dobra, rozumiem, że muszę tutaj wejść. Słychać oczywiście kolejnych przeciwników. Przeszukaj jaskinię i wyłącz dźwięk. Dobra, to ja jeszcze tylko sobie przejdę do mojego ekwipunku. Wymienię te buty. Na 84 poziom, unikanie dronów, odnawianie technik. Super, coraz bardziej fioletowo nam się robi tutaj, jeśli chodzi o te umiejętności, o te, znaczy się, elementy wyposażenia. Mamy następnego. Ależ teraz kurde ich błyskawicznie jesteśmy w stanie zlikwidować. Po prostu piękna rzecz. Mamy hełm. A tutaj z kolei dałbym radę dostać się jakoś do tej skrzyni. No raczej nie tędy. Dobra, w takim razie póki co lecimy. I uwaga na następnych przeciwników. Patrzcie, to jednak tędy dam radę się przedostać i może ostatecznie jednak do tej skrzyni dotrzemy, kto wie. Problem polega na tym, że tu z każdej strony mogą być jeszcze przeciwnicy, ale ta broń świetnie się teraz spisuje, naprawdę. Nawet nie muszę koniecznie celować w głowę i też całkiem szybko radzimy sobie z tymi przeciwnikami. Dobra, to tutaj zabierzmy coś nowego. Tym razem karabin wyborowy SVD-63. A to czekajcie, to też nie wiem, czy przypadkiem sobie nie wymienimy, bo jest dużo wyższy poziom. Nie będzie premii do doświadczenia, ale poziom właśnie większy. Statystyki też niespecjalne. Dobra, dla poziomu, dla zwiększenia poziomu, czemu nie? Tamto jeszcze będę trzymał w pogotowiu w razie czego. Tak samo jak te inne elementy z premią do punktu doświadczenia, nieraz się może przydać, zwłaszcza jeśli na przykład poza nagraniem chcę sobie troszeczkę punktów pozdobywać, na przykład oznaczając kolejnych przeciwników. Tu
tutaj następny załatwiony. Tam jeszcze dalej mamy najprawdopodobniej kolejnych. A to chyba jednak tamtędy będę musiał przejść. Bo tutaj niespecjalnie. To jest ślepy zaułek. Mamy zniknięcie, ale zaraz znowu nam się zacznie strzelanina. Uwaga tutaj. Witam panowie. Ależ kurde, no błyskawicznie sobie z nimi radzimy. O Jezu, tam jest. A to skubany. Wystarczyło poczekać, aż sobie przeładuje. I udało się. No dobra, chyba tutaj to już będą wszyscy, bo niby na minimapie widać jakichś, ale to już raczej na powierzchni mi się wydaje, że są kolejni. Tu jest jeszcze kolejny biwak do oznaczenia na mapie. A my musimy w ogóle jeszcze dużo dalej najwyraźniej ruszać do naszego celu. Jeśli po drodze coś się uda zbadać, no to chciałbym oczywiście z tego skorzystać. Okej, tutaj jakieś dane na temat tego dźwięku. Zobaczmy. Dokument opisujący testy systemu wyznaczania trasy. Zobaczmy w takim razie archipelag Auroa i dane wywiadowcze. Antena była używana w testach systemu wyznaczania trasy dronów. Okej, i w związku z tym coś będziemy musieli z tą anteną pewnie podziałać. Wyłącz antenę. Czyli cały czas tutaj, gdzie nam pokazuje, powinniśmy ruszać. Całe szczęście, że mam noktowizor dostępny. Tu uwaga na następnych. Ale chyba drona słyszę tym razem, dla odmiany. Tia. Ostrożnie. Czekajcie, to ja może pozwolę sobie wyciągnąć wyrzutnię. Teraz uwaga. Jest. Jeszcze raz może użyjemy. Uciekamy. Jeszcze kurde nie zniszczyliśmy tego. Gdzie się wycofał? Tutaj. Dobra, dało radę. Ale to jeszcze nie wszystko. Możliwe, że mamy kolejnego. Tak, zdecydowanie. Wow! Tutaj nawet wyrzutnia nie jest konieczna. Zupełnie. To mi się podoba. Przeszukiwać te drony koniecznie, bo jeszcze do tej pory tak właśnie dużo tych dronów nie zniszczyłem i trochę mi brakuje komponentów, które wyciągamy z tych dronów. A te komponenty z kolei mogą nam się przydawać na przykład do wytwarzania granatów wywiadowczych, które oznaczają nam przeciwników. Ja już ten granat sobie raz wypróbowałem poza nagraniem, ale jeszcze chyba tego nie zrobiłem właśnie na odcinku, więc też będę musiał to wam pokazać prędzej czy później. A na razie wyłączmy antenę. Proszę bardzo. I to od razu spowodowało, że dźwięk się wyłączył. Super, czyli sprawa załatwiona. Teraz wystarczy tylko powrócić do gospodarstwa Brownów i porozmawiać z naszym zleceniodawcą. I hope it's a little quieter around here now. Sure as hell is. I can finally hear myself think for once. What was the deal? Somebody set up a drone training exercise right in your backyard.
complete with a maze and everything. Somehow, the antenna and receiver running the system got damaged. It let out a high-pitched frequency that summoned all the drones to it. Now I took care of the problem, so you should feel a whole lot safer now. We sure do. Thank you for everything, Nomad. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie. Tym razem całkiem krótka i przyjemna misja poboczna. Przy okazji związana właśnie z walką z kilkoma dronami. Czyli jest to zaliczone. W dzienniku rzeczywiście jest jeszcze druga misja, właściwie od porządku gry dostępna, ale ona właśnie ma jednak wymóg w postaci aż 150 poziomu sprzętu, więc jeszcze nie mam szans, żeby się za to zabierać na dobre. W każdym razie cieszę się bardzo, że udało mi się to zrobić, bo dzięki temu wbiliśmy na kolejny poziom doświadczenia i odblokowaliśmy punkt umiejętności. Więc tutaj chciałem sobie teraz to odblokować. Dronowy złomiarz, zdobywasz więcej części ze zniszczonych dronów, bo jak już mówiłem wcześniej, trochę tych części z dronów mi brakuje. A przydać się to może. I teraz kolejna sprawa, czyli te schematy. Tutaj możemy przejść do broni. Mamy jeszcze samouczek. Informacje na temat broni uzyskasz zbierając dane wywiadowcze, to wiemy. Przypnij dowolną z nich, aby poznać lokalizację jej schematu i zanieś schemat Maryi. Uzyskasz wtedy możliwość zakupu broni na konkurencyjnym poziomie sprzętu. No spoko. Tutaj właśnie schematy jeszcze nie zdobyte. W niektórych przypadkach mam już schematy, tak jak tutaj, do tego pistoletu. Ewentualnie tutaj. Już właśnie co nieco udało się do tej pory zdobyć. Ale weźmy coś rzeczywiście z karabinów szturmowych. Tutaj w strefie obronnej Behemota to nie, zdecydowanie. Można by się ewentualnie nad tym zastanowić. Albo tutaj, na farmie. W północnej części prowincji Fenbog, na zachód od Diamond Lake. Szypnijmy to sobie i zobaczymy, gdzie to konkretnie miałoby tutaj być. Chyba tutaj, co? Dokładnie, w takim razie wybierzemy się tam, tym bardziej, że niedaleko mamy odblokowany biwak. A więc tak ta miejscówka wygląda. Zdążyłem już sobie pooznaczać sporą grupę przeciwników, chociaż wciąż nie wszystkich, bo kilku jeszcze tutaj kręci się gdzieś w tych budynkach. Ale prawda jest taka, że nie będę musiał przecież radzić sobie ze wszystkimi. Jest nadzieja, że udałoby się tutaj zakraść, tylko musiałbym się postarać, żeby mnie jednak nie wykryli, kiedy będę próbował tutaj przechodzić. Bardziej myślę od tej strony jakoś. Ja na razie jeszcze sobie nie zmieniłem mojej aktualnej pukawki, co oznacza, że cały czas mam tego głośnego RKM-a. Ale w tym momencie najważniejsze jest to, żeby jakoś to załatwić. Tutaj mamy jeszcze gościa, nieoznaczonego wcześniej. I teraz tak. Z tej strony jest dwóch kolejnych. Ja na początek się nimi zajmę. Dobra. Przynajmniej nie będą nam przeszkadzać. A właśnie tędy jakoś mogę się tutaj dostać. Więc dobre i to. A w razie czego właśnie może tutaj sobie zamontuję tłumik do pistoletu. I teraz właśnie muszę uważać, bo tutaj zdecydowanie mamy więcej tych osób jeszcze nieoznaczonych. Najlepiej by tam było wrzucić ten granat wywiadowczy. To jest moment, kiedy mogę wam pokazać, jak to działa. Granat wywiadowczy mamy tutaj. Teraz to sobie wybierzmy. I szczerze, najlepiej było wrzucić to do budynku, ale jedynie od tej strony bym mógł. O, udało się nawet kogoś oznaczyć, super. Prawda jest taka, że tutaj jest tylko jeden pewnie jeszcze. I może też nawet oznaczę, jak się po prostu zbliżę odpowiednio. Chyba, że ten gość jest na zewnątrz. No, na to wygląda, już go właśnie oznaczyłem, czyli nie ma potrzeby w takim razie.
żeby jeszcze tutaj działać, ale uwaga, bo ten koleś się tutaj do mnie zbliża. Więc chyba będę musiał go załatwić. A, jednak się zatrzymał. Nie wiem właśnie, czy się za niego teraz zabierać. Dobra, spróbuję. Akurat w takim miejscu był, że przynajmniej na razie nikt go nie zauważy. No to spoko. Tutaj mamy następnego od razu. Ale poczekam, niech może wejdzie na górę. I dopiero się z nim policzę. You're in my personal space. Tu przy okazji jest jeszcze jakaś skrzynka. Oczywiście sporo jest też osób nieuzbrojonych, ale nawet jeśli przy nich będziemy zabijać tych przeciwników, no to żadnego alarmu nie będą próbować tutaj wywoływać. Czyli tak, wychodzimy stąd i najważniejsze zgarnąć ten schemat, znaczy się. Chciałem powiedzieć broń, ale to jeszcze nie jest broń sama w sobie. Na dole mamy gościa, który może nam coś powiedzieć. Hi. A weźmy przedmiot kolekcjonerski. Could really use some information about this. Here's all I know in a nutshell. Thanks. Appreciate it. No i spoko, czyli to tam gdzieś oznaczone w tym regionie, a my tutaj zajrzyjmy. No i mamy. Jest rzeczywiście schemat zdobyty i teraz tylko stwórz broń ze schematu. Można je tworzyć w sklepie Marii, więc do niej teraz powrócimy. Tutaj już nie potrzebuję niczego więcej robić. Czyli tutaj w momencie, jak zaglądamy do sklepu, to po pierwsze mamy dostępne różne rodzaje broni do kupienia. To samo jeśli chodzi o nasze wyposażenie, ale jest też coś takiego jak broń na żądanie. I tutaj właśnie z tych zdobytych schematów możemy wykupić sobie konkretną broń. No i weźmy ten schemat, który dopiero co zdobyliśmy. I proszę bardzo, od razu nawet fioletowa pukawka nam się wytworzyła na tym poziomie sprzętu. Odnawianie technik i celność. I rozumiem, że to nam kończy też tę misję samouczka. I wydaje się, że to była chyba ostatnia misja, bo już tutaj nie mamy tego niebieskiego znacznika. Sprawdzę to jeszcze na wszelki wypadek. No chyba, że coś się pojawi z czasem, ale na razie nic na to nie wskazuje. Żadnych tematów do rozmów też nie mamy tutaj. I'll see you around. Yes, ma'am. I wobec tego mogę wam teraz pokazać statystyki tej pukawki. Tak to wygląda. Od razu sobie wybierzemy. No i w najbliższym czasie pewnie akurat tej broni pokorzystam. Chyba, że w międzyczasie jeszcze coś innego odnajdziemy. Wobec tego pożegnam się teraz z wami. Udało się kolejne zadania w tej grze ukończyć. Zastanowię się, czym zająć się w następnej kolejności w kolejnym odcinku. A póki co pożegnam się z wami, więc do usłyszenia.